Kochany bracie, kochana siostro, przed sakramentem pojednania po zrobieniu rachunku sumienia, o ile jest możliwość, przytul mocno swoich bliskich, męża, żonę, dzieci, krewnych, o ile jest taka możliwość i starczy ci sił. I czule tuląc, przeproś za wszystko, co sprawiło im ból. Przed sakramentem pojednania poproś również o wylanie Ducha Świętego na kapłana, który będzie ciebie spowiadał, aby miał rozeznanie, co tobie doradzić, aby nauka była święta, zbawienna, a także pokuta, aby była dobra i święta, która odmieni twoje serce, życie, relacje. W czasie sakramentu pojednania możesz dodać, czy na samym początku, co by było bardzo trafne, takie zdanie. Klęcząc u stóp krzyża, pragnę zostawić wszystkie moje grzechy popełnione. Po sakramencie pojednania, z czystym sercem, nie biegnij gdzieś w pośpiechu, lecz zatrzymaj się w kościele, jeżeli jest taka możliwość, przed Najświętszym Sakramentem, przed obrazem Świętej Rodziny, czy może przed ikoną, i podziękuj za wszystko, co już Jezus, Maryja i Józef uczynili dla ciebie. Za ich serca i oddaj swoje serce własnymi słowami im do dyspozycji. Bez lęku, z ufnością, ale zrób to powoli, by każde słowo wypływające z twoich ust było także słowem, które wypływa z serca. To nie musi być długie oddanie, lecz szczere, proste i świadome. Niech Duch Święty poprowadzi każdego z nas, by wszystko, co się wydarzy w tym czasie przygotowania do nowenny, było święte, Bogu miłe i dla nas zbawienne. Amen.